Obecny panel dyskusyjny będzie miał tytuł Handel w czasie wojny, bezpieczeństwo żywnościowe. Na szczęście, dzięki Bogu, wojna nas nie dotyka w sposób bezpośredni, ale w sposób pośredni dotyka nas mocno. Szczególnie w dziedzinie właśnie handlu, łańcucha dostaw, wielu rzeczy, które są związane właśnie z wymianą dóbr. Bardzo serdecznie zapraszam pana Henryka Karwana, starostę tomaszowskiego, który poprowadzi dzisiejszy panel i przedstawi gości. A mamy dzisiaj wspaniałych gości z zagranicy, z Węgier i z Ukrainy. Serdecznie zapraszam na ten panel i witam szczególnie młodzież z nauczycielami oraz wszystkich obecnych samorządowców, wójtów. Gorąco was wszystkich witam i pozdrawiam. Szanowni Państwo, to co powiedział mój przedmówca, wojna na Ukrainie spowodowała, że te łańcuchy dostaw produktów rolnych bardzo się zachwiały. Wiemy, że armia rosyjska blokuje wywóz towarów z Ukrainy przez Morze Czarne do krajów Europy Południowej i do Afryki. Wiemy, że te same prawie towary są wwożone w inny sposób, czyli to są transporty kolejowe, transporty samochodami ciężarowymi typu TIR i niedawno przeżyliśmy to wszystko, jak długie były te kolejki wjazdowe i wyjazdowe. Tutaj państwo polskie, myślę, że stanęło na wysokości zadania, bo zwiększyło ilość wszystkich służb, które obsługują przejścia graniczne, żeby jak najszybciej te odprawy mogły przebiegać. Dzisiaj jesteśmy uczestnikami konferencji w ramach klubów Europy Karpat, Karpaty Europa My. Uczestniczymy w tej chwili w panelu Handel w czasie wojny i bezpieczeństwo żywnościowe. Bardzo serdecznie witam panelistów, którzy wezmą udział w dyskusji na ten temat. I jako pierwszą witam panią Oksanę Juryniec. To jest profesor Katedry Zagranicznej Działalności Gospodarczej i Celnej Politechniki Lubelskiej. Serdecznie witamy. Witam Shakali Istvan-Lorand. To jest dyrektor Instytutu Europy Środkowej Fundacji Szaszgvet. Witam Wiktora Prytulkę, prezesa zarządu Funduszu Rozwoju Samorządów Switanok i prezesa zarządu Crearo. W nawiasie dopowiem, że wieloletni samorządowiec i kontakty z powiatem tomaszowskim nie są mu obce. Witam również Piotra Błażewicza, członka zarządu Polskiej Grupy Spożywczej SA. Serdecznie witamy. To proszę usiądźmy. W związku z tą całą złożoną sytuacją, którą przyniosła wojna, podstawowe pytanie dla nas wszystkich to, jak nasze kraje są zabezpieczone przed tym, by nie doznać głodu, by to, co wcześniej było normalne, w tej chwili stoi pod znakiem zapytania. I mam pierwsze pytanie do pani Oksany Juryniec. Czy w pani opinii w chwili obecnej Ukraina jest zabezpieczona żywnościowo? Jak sytuacja wojny wpływa na zbiory w przyszłym sezonie? Czy dokonano już takiej analizy? Dziękujemy bardzo. Najpierw chcę rozpocząć z wdzięczności polskiemu narodowi za підтримку Ukrainy, за підтримку нашого війська, бо ви входите в трійку разом з Британією і Сполученими Штатами до тих країн, які допомагають Україні. А найголовніше за цю гуманітарну допомогу, яку ви надаєте нашим людям, які, ховаючись від війни, знайшли до вас притулок. Ми знаємо, як це складно, бо перебуваючи всю війну в умовно безпечному Львові, я знаю, що це є непросто. Ja zezwolenie Państwa trochę przetłumaczę na język polski to, co jeszcze działa? Działa.
podziękowała pani Oksana za właśnie to, że Polska na tyle wspiera Ukrainę i wchodzi do pierwszej trójki tych krajów, które wspierają jako militarnie, takie humanitarnie, jak nasze wojsko, tak i nasz naród, naszą ludność. Dużo przyjęliście właśnie uchodźców tu i odczuwamy naprawdę tą pomoc Polski. І найголовніше, що те, що ви, пане голово, згадали, після 24 лютого внесло корективи в баланс торгівельний між Польщею і Україною дуже суттєво. І коли Україна могла говорити про якісь першості зерні, олії, в чомусь іншому, то сьогодні абсолютна співпраця з Польщею – це є та можливість постачання продуктів, які були зібрані врожаю в Україні. I to, co mówił pan starosta, licząc na sytuację, która wynikła 24 lutego, teraz, kiedy jeszcze kiedyś Ukraina mogła sobie zwycięstwo stawić, pierwszeństwo handlu olejem czy podobnymi produktami żywnościowymi, to teraz bez wspierania Polski niestety ta funkcja całkowicie niemożliwa. Польща є коридором життя, як в одну сторону допомоги, так і в іншу сторону можливості продовольчої безпеки для Європи і світу. Польща є тою дорогою, тим краєм життя, для того, аби Україна могла забезпечити те потреби живнощові цілого світу. Сьогодні ми маємо цю особливість, коли пригадую свою роботу в парламенті восьмого скликання, як співголова групи дружби Польща-Україна, в Комітеті європейської інтеграції, автор закону про транскордонну співпрацю, завжди говорила про ці можливості двох народів в Європейському Союзі, молодих народів, які швидко вчаться, які знають мови, а сьогодні об'єднані і в безпековому, і в економічному плані. Przypomina pani Oksana sobie jeszcze pracę w poprzedniej kadencji w Radzie Najwyższej w Ukrainie jako inicjatorka ustawy o współpracy transgranicznej po stronie Ukrainy. I teraz pani Oksana cieszy się z tego, że to działanie pozwoliło zabezpieczyć opcje dla młodzieży najpierw na integrację, tak rozumiem, tak? Na europejską integrację. Що найголовніше сьогодні? Унікальний факт навіть того, що трубопроводом можна постачати олію до Європи і світу через Гданськ, це перша інновація, яка буде запроваджена між урядовими угодами між Україною і Польщею. Тобто, коли ми олію зможемо постачати через трубопровід. Це харчова олія, так. Nawet pierwszą tą przewagą współpracy transgranicznej, współpracy pomiędzy naszymi krajami jest to, że pojawiła się opcja dostarczania oleju przez rurę w Gdańsku. Тобто Гдиня і Гданськ сьогодні замінили закритий порт в Одесі, і що дійсно є єдиним вікном можливостей для економіки України і продуктів сільського господарства. Gdynia i Gdańsk zamieniły akurat funkcję, to co pełniło do tej pory porty Odessy i właśnie pozwoliły ubezpieczyć świat przez kryzysem żywnościowym dzięki właśnie wsparciu po stronie Polski. Якщо говорити про взаємодію, та, яка сьогодні є на рівні наших двох країн, торгівельного балансу, коли ми кажемо, ми дружимо з країною, в нас добрі стосунки, вони вимірюються елементарним, вони вимірюються обсягами товарооборотів, імпортно-експортних операцій, і саме це визначає і співпрацю, і взаємодію. Трошки перебувайте, бо я дуже відносно вже тіло сперекладаю. Перепрошую. Proszę Panią Oksanę, trochę krótsze zdanie, bo ja później wykładam tak bardzo ogólnie to, co Pani Oksana mówi. Chodzi o to, że prawdziwa współpraca pokazuje się nie wyłącznie deklaracjami. Ona pokazuje się bilansem gospodarczym. Czyli ta współpraca w branży gospodarki akurat pokazuje, na ile ta przyjaźń pomiędzy państwami ważna i naprawdę taka rzeczywista. I to akurat pomiędzy Polską i Ukrainą widać w tych bilansach gospodarczych. Eksport i import, które pomiędzy sobą mamy.
Перше, основним є, це перспективи напрямку польсько-української економічної співпраці в створеннях сучасної транспортної інфраструктури. Перше і, може, і найважніше, то, що співпрацюємо в бранжі будівництва інфраструктури транспортової. Друге, це сільське господарство. Далі, рольництво. І тут фактично в Польщі, як би це не звучало, але це є нові можливості з точки зору втрати частково ринків і спроможності українського ринку сільського господарства задовільняти потреби Європи і світу. І тут навантаження і на економіку Польщі буде в той спосіб, що потрібно буде більше виробляти у Польщі, що беззаперечно є і фактом позитивним з точки зору і нових можливостей, тому що є відтік не лише, є відтік людського капіталу до Польщі, і це в свою чергу, звичайно, буде мати відповідні наслідки. Зараз ситуація така, що попри те, що Україна не може забезпечити вілу потреб таких рольничих, живнощових в світі, те, які мала до часу вибуху війни, то Польща мусить на себе прийняти akurat to, aby podmienić jakby te potoki, te wątki gospodarcze i więcej wyrabiać, więcej tworzyć, aby akurat zastąpić to, co brakuje teraz przez brak importu normalnego z eksportu normalnego, przepraszam, z Ukrainy. Третій – це інноваційний сектор, і тут не є таємницею, що багато IT-компаній, які релокуються високотехнологічних і наукових виробництв і досліджень, пробують це робити на Західній Україні або у Польщі. І тут є можливості доданої вартості, знову ж таки, в економіку України, яка економіку Польщі, але певною мірою і для співпраці України сьогодні, аби вижити на цьому ринку. Інноваційний сектор, чи бранжа інформатична. І найважніша третя бранжа то бранжа інформатична, бранжа інновації, бо лічуть на те, що дуже підприємств з України Східній, Центральної було зараз релоковано до України Західній oraz до Польщі, то теж дає потужні перспективи розвою в тій бранжі, заciągання нових інвестицій і хоча б створить перед Україною Україною, повідомо, і Польську теж нове визвання. І четвертий напрям – це енергетичний. Якщо до серпня місяця Україна могла експортувати електроенергію, то можу вам сказати, що останні кілька днів, а особливо останній тиждень, навіть у Львові, ми заходимо в блекаут, і це те, що, напевно, ми собі не могли уявити, що в систему, сьогодні в системі сучасних технологій, нового світу, ми можемо бути без світла, без вай-фаю, без тепла і без інших речей, які сьогодні конче необхідні сучасній людині. І остання бранжа, останній керунок – то керунок енергетичний. Зараз в Україні то дуже проблематичний тема, для того, що вічі, що практично навіть Львів, найбільше таке західнє місто, зараз входить в так званий blackout, чи практично не маємо прогу. І як до ще października zarabialiśmy na tym, czyli zarabiała Ukraina na tym, eksportując prąd, to teraz nawet siebie zabezpieczyć niestety nie może i dziwne jest to, że to możliwe w XXI wieku. Тому сьогодні Польща для нас є сусідом, прикладом, сусідом, країною підтримки і на рівні місцевого самоврядування, на рівні економіки, а найголовніше на тему, що ми дуже добре усвідомлюємо, як ми швидко маємо вчитися. Вчитися в Польщі, спільно співпрацювати, усвідомлювати місію у 21-му сторіччі двох народів для Європи і усвідомлювати свою особливу роль з точки зору того, як ми маємо тримати ці засади демократії і цивілізованого світу. І підсумовуючи, то власне то і показує, на іле важна та співпраця, співпраця поміж нашими панствами і співпраця власне акурат в бранжі енергетичній, аби показати, на іле єстесьмі важні грачі на мапі Європи і на іле така співпраця трансгранична важна і, мабуть, прикладом для цілої Європи.
Тоді маленький приклад. Свіноуще – це добрий приклад захисту національних інтересів з точки зору енергетики. Ми відходимо від економіки прагматизму до економіки солідарності і економіки патріотизму. Це той випадок, коли ми маємо розуміти, що це нові правила в світі, в Європі. І я думаю, що ми перші ті, які маємо розуміти, усвідомлювати дві країни, які поруч з'єднані кордоном, який сьогодні має цей коридор життя, бо найбільша кількість митниць сконцентрована саме на польсько-українському кордоні. Ну і, власне, Перепрошую. Ну і, власне, приклад Свіноуща, то є такий взоровий приклад, який показує, якби, той приклад патріотизму, oprócz gospodarki i pozwala jakby wizualizować jak trzeba bronić swoich interesów państwowych i ubezpieczyć swoje państwo przez kryzysem energetycznym. Dziękuję bardzo. Bardzo miło słyszeć z ust sąsiadów, że te nasze inwestycje strategiczne są bardzo celowe, bo nawet w kraju też słyszymy od opozycji, że nie wszystko jest potrzebne, ale dobrze wiemy, że takie uniezależnianie się od, wiadomo, od tych surowców energetycznych, jakim jest gaz i ropa, jest celem strategicznym każdego państwa. To, żeby nie mieć tylko jednego źródła dostaw, bo przerwanie takiego źródła grozi kryzysem. Dlatego też te działania rządu są bardzo dobre i celowe z myślą też o przyszłych pokoleniach. Wiemy, że sytuacja na Ukrainie spowodowała również właśnie wzrost różnych cenników energii, czyli mamy tu na myśli gaz, prąd czy paliwo. My jako Polska też się oczywiście z tym borykamy, ale chciałbym też dopytać drugiego sąsiada Ukrainy, czyli Szakalego Istvana, o to właśnie, jak sytuacja wygląda na Węgrzech. Czy Węgrzy czują się bezpieczni żywnościowo? Czy również odbywa się przez wasz kraj eksport towarów z Ukrainy? Jak wygląda ten tranzyt? Szanowny panie, panowie, drodzy młodzi przyjaciele. Dzień dobry. Inkabatyr, jak modjonia w Tolamindankinaki oblasić. Raczej przejdę na język węgierski, być może wtedy większość z państwa nie zrozumie. Először is nagyon szeretném megköszönni a szervezőknek a meghívást. Po pierwsze chciałbym podziękować organizatorom za zaproszenie mnie tutaj. Hálás vagyok a Felcsák intézetnek, a Varsói Felcsák intézetnek, hogy ma itt lehetek. Jestem bardzo wdzięczny Instytutowi Felcsáka, Warszawskiemu Instytutowi Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felcsáka za to, że mogę tutaj być. Olyan időket élünk, amikor azt gondolom, hogy mindennél fontosabb az, hogy legyenek személyes kapcsolataink, és egymás szemébe tudjunk nézni. Żyjemy w takich czasach, że warto mieć osobiste kontakty, warto spojrzeć drugiemu człowiekowi w oczy. Csak így van esélyünk arra, hogy jobban megértsük egymást, és jobban megértsük azt, hogy bizonyos helyzetekben ki miért gondolkodik úgy, ahogy gondolkodik. Tylko w taki sposób możemy zrozumieć siebie nawzajem i tylko w ten sposób możemy zrozumieć, kto dlaczego coś myśli. Ahogy Morawiecki miniszterelnök úr a tegnapi kassai V4 csúcson mondta, barátok vagyunk, történelmileg barátok vagyunk, de különbözünk egymástól. Tak jak pan premier Morawiecki wczoraj na spotkaniu V4 w Koszycach powiedział, że jesteśmy przyjaciółmi. Jesteśmy przyjaciółmi historycznie, ale pomimo tego, że jesteśmy przyjaciółmi, jednak różnimy się od siebie. Eltérő a geopolitikai helyzetünk, eltérő a történelmünk, és eltérőek a történelmi tapasztalataink. Mamy różne położenie geopolityczne, mamy różną historię oraz różne doświadczenia historyczne. De a legfontosabb az, hogy barátként tekintünk egymásra századok óta, és nagyon bízom benne, hogy a
jövőben is ez nem fog változni. Ale najważniejsze jest to, że od wielu set lat patrzymy na siebie w sposób przyjacielski i mam nadzieję, że w przyszłości również się to nie zmieni. Köszönöm, hogy itt lehetek ebben a panelben, de le kell szögeznem azt, hogy én nem vagyok egy élelmiszeripari szakember, annak ellenére, hogy dolgoztam helyettes államtitkárként a Magyarországi Földművelésügyi Minisztériumban. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do tego panelu na temat bezpieczeństwa żywnościowego, natomiast chciałbym zaznaczyć, że nie jestem specjalistą akurat od tej tematyki, czy bezpieczeństwa żywnościowego, pomimo tego, że pracowałem przez 6 miesięcy jako podsekretarz w stanu w Ministerstwie Rolnictwa na Węgrzech. De azon belül én vidékfejlesztéssel, illetve európai uniós kapcsolatokkal foglalkoztam. A poza tym zajmowałem się również rozwojem wsi oraz stosunkami węgiersko-europejskimi. De ami miatt én ma itt vagyok, az az, hogy, hogy kiemelt érdeklődési területem és kutatási területem a közép-európai együttműködés, a V4 országok együttműködése, és azon belül hangsúlyosan a gazdasági integráció. Ale jestem tutaj dlatego, ponieważ do kręgu moich zainteresowań należy współpraca w ramach Czwórki Wyszehradzkiej, ogólnie w ramach Europy Środkowej i w szczególności, jeśli chodzi o współpracę gospodarczą. Úgyhogy a meghívóimmal egyeztetve abban maradtunk, hogy én elsősorban a V4 együttműködésen belüli gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokról beszélnék. Dlatego z osobami, które zaprosiły mnie do tego panelu, uzgodniłem, że będę mówił właśnie o współpracy gospodarczej w ramach V4 oraz w ramach Europy Środkowo-Wschodniej. Azt leszeretném szögezni, hogy Magyarország számára a Lengyelországhoz fűződő viszony és a V4 országokhoz fűződő viszony az kiemelt jelentőséggel bír az Európai Unión belül. Chciałbym powiedzieć, że związki Węgier z Polską oraz z grupą V4 stanowią priorytet we wszystkich związkach naszych unijnych. Nekünk nagyon sokat számít az, hogy együtt tudunk működni, az, hogy a visegrádi együttműködés az több mint 30 éves, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ezt az eddigi jól működő politikai együttműködést egy gyümölcsöző gazdasági együttműködésre is tegyük. Bardzo ważne jest to, że współpraca wyszehradzka, krajów wyszehradzkich trwa już od 30 lat. I ważne jest to, że w ramach tej czwórki wyszehradzkiej możemy stworzyć taki obszar, który współdziała ze sobą gospodarczo i gospodarczo osiąga sukcesy. És úgy érzem, hogy minden nehézség ellenére nagyon komoly eredményeket értünk el az elmúlt évtizedekben, és esélyünk van arra, hogy az elkövetkező éveket is megnyerjük magunk számára. I pomimo różnych problemów, z którymi się borykaliśmy, wydaje mi się, że osiągnęliśmy dosyć dobre rezultaty w ostatnich kilku dziesięcioleciach i mam nadzieję, że w przyszłości również będziemy mogli w tej wspólnocie osiągać dobre wyniki. Szeretném megemlíteni, hogy a négy ország ugye 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, és azóta például a lengyel-magyar kereskedelmi kapcsolatok azok háromszorosára nőttek. Prawda, wszystkie nasze cztery kraje, Polska, Węgry, Czechy i Słowacja, przyłączyły się do Unii Europejskiej w roku 2004. I od tego czasu współpraca gospodarcza pomiędzy Polską a Węgrami wzrosła trzykrotnie. Ezt az Európai Unióhoz való tartozás és az, hogy megszűnt a határok elválasztó szerepe, és szorosabban tudunk együttműködni, ez tette lehetővé. Możliwe było to dzięki przyłączeniu się do Unii Europejskiej, możliwe było to dzięki temu, że nie było już takich barier stawianych przez granice państwowe, dzięki temu mogliśmy zawrzeć ściślejszą współpracę pomiędzy naszymi krajami. A visegrádi országok mindegyike egymás legfontosabb külkereskedelmi partnerei között található. Számunkra a helyzetünknél adódóan a legfontosabb visegrádi külkereskedelmi partner az Szlovákia. Kraje V4 wzajemnie dla siebie są najważniejszymi graczami gospodarczymi. Dla nas spośród krajów V4 najściślejsze stosunki gospodarcze mamy aktualnie ze Słowacją. Azt tudom elmondani, hogy
nagyon jó esélyt jelent számunkra az, hogy politikai szinten olyan helyzet alakult ki, amikor a visegrádi országok politikai vezetői azt az elvet képviselik, hogy a pragmatikus, érdekalapú együttműködés az, amire a hangsúlyt kell fektetni az elkövetkező időszakban. És ezek közé tartozik a gazdasági együttműködés fejlesztés. Dużą szansą na szczeblu politycznym jest to, że udało się osiągnąć taką sytuację w Grupie Wyszehradzkiej, że kierujemy się zasadą pragmatyzmu. W szczególności właśnie w stosunkach gospodarczych ten pragmatyzm zwycięża. De annak vannak korlátai is a jelenlegi gazdasági együttműködésünknek, és ez pedig azért van, mert vannak szűk keresztmetszetek. Például a közép-európai, tehát a V4-es országokat összekötő közlekedési infrastruktúra az nagyon hiányos. Hiányoznak az autópályák, hiányoznak a gyorsvasutak, miközben Nyugat-Európában ez már a mindennapok realitása. Natomiast w tej naszej współpracy gospodarczej istnieją pewne ograniczenia. Są tak zwane wąskie gardła. Czym są te wąskie gardła? To jest właśnie ograniczenia w komunikacji, czyli związane z infrastrukturą, z brakiem autostrad, z brakiem szybkiej kolei. Wszystkie te ograniczenia, które niestety istnieją jeszcze w naszym regionie, już dawno zostały zwalczone na przykład na Zachodzie. Nem akarok annyira udvariatlan lenni, hogy a moderátor kérdésére egyáltalán ne válaszoljak, úgyhogy megpróbálok röviden válaszolni az ő kérdésére. Nie chciałbym być tak nieuprzejmy, że w ogóle nie odpowiedziałem jeszcze na pytanie zadane przez pana moderatora, dlatego teraz proszę mi pozwolić, żebym jednak odniósł się do pytania również. A moderátor úr rákérdezett arra, hogy milyen az energiaellátottság helyzete Magyarországon. Energiára is, de oké, jó. Akkor az élelmiszer. Pan moderator zadał pytanie dotyczące bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa żywnościowego na Węgrzech. Akkor az élelmiszerrel kapcsolatosan. Magyarországot mi alapvetően úgy határozzuk meg, mint egy agrárország. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe, nasz kraj określamy jako kraj rolniczy. Magyarországon van egy olyan vélekedés, hogy Magyarország élelmiszerből, agrártermékekből képes Magyarország lakosságának kétszeresét ellátni. Jeśli chodzi o nasze możliwości produkcyjne, Węgry są w stanie wyprodukować tyle produktów spożywczych i rolniczych, które dwukrotnie pokryłyby potrzeby naszego kraju. Czyli produkujemy 200% naszych zapotrzebowań. De természetesen ma nem ez a realitás. Mert a rendszerváltást követően sajnos olyan folyamatok mentek végbe az országba, amelyek károsak voltak mind az agrártermelés, mind pedig az élelmiszeripar szempontjából. Natomiast nie tak wygląda rzeczywistość. W związku z tym, że po 89 roku, czyli po transformacji ustrojowej, zaszły pewne takie procesy, które niestety były szkodliwe dla produkcji rolnej. Ennek következtében kialakult az a helyzet, hogy több élelmiszeripari termék esetében is importra szorul az ország, és hát meg kell jegyeznem, hogy a magyar üzletek polcain nagy mennyiségben lehet lengyel árut vásárolni, lengyel mezőgazdaság és élelmiszeripari termékeket. Dlatego też w przypadku wielu produktów rolniczych musimy się posiłkować importem z zagranicy i muszę tutaj zaznaczyć, że na półkach, sklepach spożywczych jest bardzo dużo towarów z Polski. Ennek ellenére azt gondolom, hogy élelmiszer ellátás szempontjából Magyarország nem szembesül kihívásokkal. Tehát el tudjuk látni önmagunkat, de nem ez a cél, hogy autarchiát alakítsunk ki. Dlatego pod kątem bezpieczeństwa żywnościowego mogę powiedzieć, że Węgry są tutaj zabezpieczone, to znaczy są samowystarczalne, natomiast oczywiście nie jest naszym celem, aby stworzyć państwo zupełnie autarkiczne. A magyar kormány meghirdetett az idei nyáron egy olyan programot, hogy az élelmiszerfeldolgozó iparon belül
a magyar tulajdon arányát hangsúlyosabbá tenni, megemelni. Erre nagyon komoly forrásokat fordítunk, és példa előttünk az, ahogy az agrár élelmiszer átmenetet Lengyelország kezelte a 2000-es évek elején. Ez a példa számunkra. Latem rząd węgierski podjął taką inicjatywę, aby w przemyśle przetwórczym węgierskim zwiększyć udział kapitału rodzimego, kapitału węgierskiego. Dlatego to wiąże się z dosyć dużymi nakładami, inwestycjami i tutaj posiłkujemy się przykładem polskim z lat 2000. Tisztában vagyunk azzal, hogy a lengyel mezőgazdaság milyen jól és milyen hatékonyan tudta kihasználni az Európai Unióból érkező forrásokat. Wiemy, jak dobrze Polska i polskie rolnictwo było w stanie wykorzystać źródła i fundusze unijne. A háború kapcsán azt szeretném megjegyezni, hogy annak ellenére, hogy ez a nagyon sajnálatos és mélységesen elítélendő orosz támadás megvalósult egy szuverén szomszédországgal kapcsolatosan. A propos wojny. Mogę powiedzieć tyle, że z przykrością mogę stwierdzić, że nastąpił bestialski atak przeciwko suwerennemu państwu ukraińskiemu. Volt egy olyan kérdés is, hogy ez hogyan hatott a lengyel-magyar kereskedelmi kapcsolatokra. Azt tudjuk mondani, hogy a háború ellenére a lengyel-magyar gazdasági kereskedelmi kapcsolatok azok az idei évben az előző évhez képest mintegy 15-20%-kal növekedtek, mind export, mind import oldalon. I było też pytanie, jak wybuch wojny wpłynął na stosunki gospodarcze, wymianę gospodarczą pomiędzy Polską i Węgrami. Muszę powiedzieć, że pomimo tej sytuacji trudnej, wymiana gospodarcza w tym roku, 2022, w stosunku do roku poprzedniego, wzrosła o 15-20%, zarówno jeśli chodzi o eksport, jak i o import. Az ukrajnai gabona, illetve mezőgazdasági termékek világpiacra jutásával kapcsolatosan pedig azt szeretném megjegyezni, hogy ugyan mi akkora mértékben és olyan arányba, mint ahogy Lengyelország segít ebben Ukrajnának, már csak a méretünknél, meg a lehetőségeinknél fogva sem tudunk ilyen arányban segíteni, de a lehetőségeinkhez képest mi is segítünk, ugyanúgy, mint például a Románia is, abban, hogy az Ukrajnában megtermelt mezőgazdasági termékek eljussanak a világpiacra. Natomiast jeśli chodzi o pomoc w transporcie zboża wyprodukowanego na terenie Ukrainy na rynki światowe, na rynki europejskie, my nawet jako Węgry z uwagi na nasz rozmiar nie jesteśmy w stanie pomagać w takim zakresie procentowym, w jakim pomaga Polska, natomiast w stosunku do naszych możliwości również staramy się ten transport zboża wyprodukowanego na terenie Ukrainy pomagać w tym transporcie do krajów unijnych, podobnie jak czyni to Rumunia. Dziękuję bardzo. Bardzo ciekawą rzecz tutaj pan Szakali Istvan powiedział. W sumie tworzymy taką historię państw okołokarpackich. Przebijamy się w Unii Europejskiej z tym, że my mamy tą własną historię, własną tradycję. To, czego prawdopodobnie już zabrakło w tej chwili elitom na Zachodzie, czyli odniesienia się do wartości Unii Europejskiej, która była zawiązywana, czyli wartości chrześcijańskich. Tutaj kraje V4, Trójmorza, a obecnie oczywiście, tak jak na tej konferencji też słyszymy, wszyscy jesteśmy za tym, żeby właśnie te rejony, te kraje promować. Brak infrastruktury technicznej, brak połączenia, to są zapóźnienia lat przeszłych. I myślę, że właśnie ta konferencja, między innymi ta konferencja, może która stanie się cykliczną w Tomaszowie, będzie też takim elementem promowania wszystkich tych krajów i przyniesie wymarzony efekt, czyli zauważenia, bardziej cenienia tych państw, które wokół Karpat się znajdują. Teraz mam pytanie do Wiktora Prytulki, przyjaciela, samorządowca. Jako samorządowiec z rejonu przygranicznego, jak oceniasz współpracę samorządów Polski i Ukrainy w rozwiązywaniu wszystkich problemów, które przyniosła wojna?
No właśnie, dziękuję, że pytanie w stosunku samorządu, bo akurat to moje kompetencje, jak rozumiecie, to pani Oksana pracowała w Radzie Najwyższej, to ona widzi jakby sytuację tak naprawdę strategicznie, a ja to widzę z poziomu tych najbliższych władz do ludzi. I to, co właśnie od 21, zawsze mieliśmy, powiem tak, z końca zacznie, perfekcyjne relacje współpracy pomiędzy samorządami właśnie transgranicznie, a teraz od 24 na tyle polskie samorządy, jak i Polska cała łączyliście się do tego wspierania Ukrainy, że powiem szczerze, jesteście takim twardym mostem pomiędzy życiem, wyżywaniem Ukrainy, nie wyłącznie tych samorządów tu blisko. Zwykle, że dużo pomagacie samorządom, z którymi od lat współpracujecie, ale i dużo pomagacie całej Ukrainie, bo przez nasze samorządy ukraińskie, z Ukrainy Zachodniej, to jako takie centry logistyczne i idę dalej pomoc dla całej naszej, no niestety teraz, półzniszczonej Ukrainy. I właśnie te relacje pomiędzy samorządami, ja uważam, bo od lat, jak pan starosta powiedział, od lat współpracujemy. Ja kiedyś jeszcze zaczynałem jako sołtys, później wójt, później też pracowałem na poziomie radnego powiatu, byłem szefem Stowarzyszenia Samorządów, czyli cały czas moja praca związana z samorządami i akurat tak szczegółowo z organizacją tej współpracy. I powiem szczerze, że na tyle samorządy Polski otwarte do tej współpracy, chociaż jakby jesteście w Unii i macie trochę, jakby to powiedzieć tak demokratycznie, no trochę inny poziom życia, bo tak to jest, gospodarczy, ale tym więcej nigdy przynajmniej ja i jako samorządowiec, no i nigdy nie słuchałem od swoich kolegów samorządowców, nie odczuwaliśmy, że traktujecie nas jakoś inaczej. Zawsze traktowaliście jak partnerów równoprawnych i właśnie ta współpraca nam zawsze szła. Kiedyś to zwykle, to była współpraca więcej taka edukacyjna, wymiana doświadczenia, też była, realizowaliśmy sporo projektów i gospodarczych, ale teraz od 24 lutego powtórzy się, staliście mostem jako kraj i najpierw jako samorządy, bo wy pierwszy tu przyjmowaliście naszych ludzi, którzy uciekali naprawdę od strasznej wojny, od zniszczenia naszego narodu. Wy pierwsi byliście te, które witaliście tych ludzi. Większość, jak sami wiecie, to nie trzeba wam tego tłumaczyć, może i nigdy nie były, nie przyjeżdżali tylko do Polski, w ogóle za granicę. I dla nich to był taki trudny okres, przyjechać do w tym momencie obcego kraju, no i w tej sytuacji zaczynać swoje nowe życie. Często zaczynając praktycznie od zera, nie mając niczego. Dlatego podsumowując, panie starosto, pana pytanie, uważam, że na tyle mamy twardą tą współpracę, na tyle już zgraną, że dzięki temu zmniejszyliście te uderzenia w społeczeństwo ukraińskie w setki raz. I to właśnie ta współpraca zawsze polegała na współpracy samorządów jako jednostek najbliższych do ludzi. Bo nikt tak nie odczuwa potrzeby społeczności, ludności jak samorząd, bo to ta najbliższa władza, jak u nas żartują, którą można pomacać, spróbować na życie. I dlatego, że no, daliśmy sobie radę, współpracowaliśmy zawsze perfekcyjnie, a teraz staliście po naszej stronie, poratowaliście w jakimś sensie nasz kraj. Tutaj należy dodać, na pewno no, dzięki za te ciepłe słowa, od samego początku, od właściwie 25 lutego już tutaj uczestniczyliśmy w pomocy, zarówno tu pan poseł Tomasz Zieliński, starostwo powiatowe, utworzyliśmy punkt, przez który pomagaliśmy, gromadząc właściwie dary z całej Europy. I tak to może nie wszyscy wiedzą, ale nawet jedna dostawa to była z Chile. Więc takie te rzeczy przekazywaliśmy dalej. Ale odnośnie pomocy mamy tutaj też przedstawiciela
Spółki Skarbu Państwa, Piotra Błażewicza. Mam pytanie, bo pracował Pan też w zamojskich zakładach zbożowych. Jak ta sytuacja, powiedzmy, transportu zboża przez Polskę ma się też do cen kraju u nas, bo wiemy, że różnie to bywa też i z tym transportem, czasami on też i ginie i w Polsce, prawda? Wiemy, że cena u Was jest troszkę niższa, no my też chcemy swoje rynki chronić, swoich rolników i dlatego chciałem dopytać właśnie, jaki wpływ na cenę naszych płodów rolnych ma właśnie ten transport, który przejeżdża przez Polskę. Dzień dobry wszystkim Państwu. Jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie i bezpieczeństwo żywnościowe, tak naprawdę wojna na Ukrainie i jej wybuch, myślę, że zmienił wszystko. Tak, koniec lutego był jakąś takim wstrząsem dla nas wszystkich. Ja gdzieś tam brałem cały czas udział na samym początku, przez te pierwsze miesiące tej wojny, wtedy jeszcze jako członek zarządu Zamojskich Zakładów Zbożowych, tak, czyli tak naprawdę najbliższych tutaj przy granicy zakładów, które zajmują się skupem i przetwórstwem pszenicy. Na początku nikt nie myślał, bo tak naprawdę przyszło polecenie rządowe, żeby spółki Skarbu Państwa włączyły się aktywnie w pomoc Ukrainie i tak naprawdę to w Zamojskich Zakładach Zbożowych został utworzony pierwszy taki duży punkt, tak, dzięki tutaj zgodzie premiera Jacka Sasina na to, żeby go tam utworzyć. On zresztą tak naprawdę działa do tej pory, może w troszeczkę zmienionej formie, ale on wciąż działa i wciąż te towary są przez Zamojskie Zakłady Zbożowe przepływają. Ta pomoc cały czas jest udzielana. I tak naprawdę do końca miesiąca maja nie było widać, że może się pokazać jakiś problem, tak? Nie było. Były rzeczy ważniejsze, jak to, że może się zaburzyć cena zboża, bo tak naprawdę u naszych sąsiadów trwała wojna. Bardzo mnie cieszy, że tak naprawdę dwie strony zaczęły ze sobą współpracować i koniec miesiąca maja, początek miesiąca czerwca, ja pamiętam spotkanie premiera Henryka Kowalczyka, premiera Sasina, wtedy jeszcze zarządu Elewaru i wszystkich spółek Skarbu Państwa, które zajmują się obrotem zbożem, gdzie właśnie po raz pierwszy zostały podniesione tematy, co się stanie, czy nastąpi zalew ukraińskiej pszenicy, ukraińskiej kukurydzy, czy te zboża zaleją polski rynek i wpłyną na cenę zbóż polskich rolników, zwłaszcza przed zbliżającymi się żniwami. Początek żniw to już był czas, kiedy te transporty, głównie wtedy ukraińskiej kukurydzy, przechodziły przez naszą granicę. One nie były jakieś tak naprawdę gigantyczne, bo mamy, tak jak powiedział mój przedmówca, wąskie gardła. I tym wąskim gardłem jest granica. Jeden z naszych największych przewoźników kolejowych, czyli LHS, to tak naprawdę 130 tysięcy ton miesięcznie. Więc w perspektywie tej ilości zboża, która jest na Ukrainie i która przez Ukrainę była eksportowana na cały świat, no to są zupełnie niewiele znaczące ilości. Ten transport rząd próbował jak najbardziej usprawnić, tak naprawdę dołączył się transport drogowy, tak, udrożniły się przejścia, te przejścia zostały zmodernizowane do tego stopnia, żeby jak najwięcej tego zboża, które było czy to niszczone przez agresora, tak, czy był problem z wywozem go drogą morską, przeszło przez Polskę, trafiło do polskich portów, tak, i z polskich portów wypłynęło dalej. Zaczęły się tak naprawdę problemy, jeżeli chodzi o to, czy głównie południowy wschód, tak, czyli tak najbliżej granicy, będzie miał możliwość oddać swoje zboże. Rolnicy będą mieli gdzie je sprzedać. Wszystkie magazyny spółek Skarbu Państwa zbożowych zostały opróżnione z towarów obcych do samych żniw. One były kompletnie puste i przyszykowane na przyjęcie zboża
z naszych polskich rolników i zgodnie z zapowiedziami rządu tego miejsca wystarczyło dla polskich rolników. Były programy, które pozwoliły rozbudować rolnikom infrastrukturę. Część z tych rolników do tej pory trzyma, tak? Chociażby pszenicę, która jest jeszcze w naszym terenie w rękach rolników, nie została sprzedana. Daliśmy radę skupić polskie zboże. Czy cena spadła? No na pewno import pszenicy ukraińskiej miał wpływ na tą cenę, tak? Ale to nie był aż tak znaczący. Cena startowa w żniwa to było około 1400 zł. Mówimy o spółkach Skarbu Państwa. Nie mówimy o skupach prywatnych, bo te się rządzą własnymi prawami i miały możliwość zasypać się dowolnym towarem, tak? Bo jest to ich biznes i oni o tym decydują. Zadaniem Krajowej Grupy Spożywczej było zapewnić odbiór zboża dla polskim rolnikom w godziwych cenach, które były w stanie zagwarantować, na tyle, na ile były w stanie zagwarantować tą cenę, bo przecież na cenę wpływa cena giełd ogólnoświatowych, chociażby Matif, który tak w tej chwili, akurat dzisiaj jest troszeczkę wyżej, ale on oscyluje cały czas w okolicach tam 1600-1700 zł. Na terenie wschodniej Polski tutaj ta cena kształtuje się od samego początku żniw pomiędzy 1500 do 1600 zł z groszami, więc jest to cena, która tak naprawdę nie uległa presji importu zboża z Ukrainy. Główne w ogóle rodzaje zboża, które były importowane, to była głównie pszenica, która była z przeznaczeniem na paszę, tak, bądź kukurydza. Tej pszenicy konsumpcyjnej, z której tak naprawdę nasze regiony tutaj słyną, weszło stosunkowo niewiele do tej pory. Właśnie głównie to była pasza, na której dało się zarobić relatywnie największe pieniążki w tym czasie i na tym się skupili prywatni importerzy. Czy jesteśmy zagrożeni? Myślę, że nie jesteśmy zagrożeni. Kilkanaście dni temu w porcie Gdynia odbył się pierwszy tak naprawdę w historii spółek Skarbu Państwa eksport zboża, samodzielny eksport zboża. Eksport przeprowadziła spółka Elewar przy udziale spółki zewnętrznej. Spółka Elewar wchodzi w skład Krajowej Grupy Spożywczej i to takie przetarcie tego szlaku eksportowego. Ono nastąpiło. Myślę, że tutaj będzie ten temat dalej rozwijany bardzo intensywnie i tutaj głównie minister Andrzej Śliwka, tak kilka dni temu byliśmy na konferencji, która zainicjowała otwarcie Spichlerza Północy. Spichlerz Północy jest tak naprawdę projektem osobistym ministra. Ma na zadanie rozbudować infrastrukturę na północy Polski, to są okolice Malborka. Ma za zadanie zwiększyć pojemność elewatorów, zwiększyć możliwości przyjęć zboża, bo tak naprawdę nasi rolnicy produkują go coraz więcej i jest zbożem fantastycznej jakości. Tak naprawdę jest to zboże, które na eksport tak jest towarem bardzo poszukiwanym. I myślę, że tutaj nie ma zagrożenia. Tak naprawdę spółki Skarbu Państwa posiadają Agencja Rezerw Materiałowych, tak, opiera się na spółkach Skarbu Państwa. My przechowujemy zboże najlepszej jakości, jakie jest dostępne na naszym rynku. Dajemy radę w eksporcie tego zboża poza granicę, tak? Mówię, to, które było wyeksportowane, poszło na Wybrzeże Kości Słoniowej. Kolejne tego typu inwestycje, one dalej będą realizowane i ten projekt będzie się rozwijał, tak, czy kanał przekop Mierzei Wiślanej, tak, czy rozbudowa Elbląga, to wszystko portu w Elblągu ma służyć temu, żeby maksymalnie umożliwić przepływ tego zboża i maksymalnie udrożnić to przejście, to wąskie gardło, którym jest granica, którym jest brak po prostu infrastruktury, która pozwalałaby na szybki przepływ tego zboża tutaj z południowego wschodu nad morze i dalszy eksport tak poza kraj. No, generalnie droga morska jest dużo szybsza, tak, bo droga morska 60 tysięcy ton statek, tak, to jest około
30 składów kolejowych, tak? No, załadowanie tych składów kolejowych, transport, nie dość, że tą cenę podnosi, to jest zdecydowanie wolniejszy. No, doszły do tego problemy z węglem, więc no, to też gdzieś te drogi zatyka. Więc mówię, no, maksymalne udrożnienie i to są zadania, które na ten moment są rozwiązywane przez Ministerstwo czy Aktywów Państwowych, czy Ministerstwo Rolnictwa. Oba ministerstwa ściśle współpracują i tutaj Krajowa Grupa Spożywcza, która ma być gwarantem i największym producentem żywności w Polsce, cały czas między tymi ministerstwami jest i z ministerstwami współpracuje. Dziękuję bardzo. Po raz kolejny wybrzmiały słowa, które potwierdzają, jak ważne jest dbanie o interes kraju, czyli o infrastrukturę strategiczną, to co zostało wspomniane, przekop Mierzei Wiślanej, bądź też to, co przed nami, centralny port komunikacyjny. Ale ta konferencja ma też za zadanie, żeby takimi doświadczeniami się wymieniać, żebyśmy usłyszeli od was, co u was jest już sprawdzone i w drugą stronę, z czego my możemy się od was nauczyć. Dlatego cieszę się niezmiernie, że możemy o tym porozmawiać. Jeszcze mam pytanie do pani Oksany Juryniec. Jest pani wykładowcą na Politechnice. Może też nawiążę do wojny. Ma pani kontakt z młodym pokoleniem. Jak młode pokolenie to postrzega? Czy myśli o wyjeździe z kraju, czy raczej o pozostaniu i odbudowaniu? Наша молодь вірить в нашу країну, і я маю можливість навчати, окрім свого предмету економіки, навчати молодь і моделювати парламентську асамблею НАТО, будучи колись головою делегації української. І я переконана, що сьогодні освічена і сильна молодь вірить в Україну, яку буде відбудовувати. І у співпраці з Польщею 100% ця річ може вдатися. Чому? Тому що нам буде потрібно багато освічених і здатних до роботи людей. Вони, як brain drain, brain gain, будуть вчитися і в вас, і в інших країнах сьогодні, але вони будуть повертатися зі знаннями і певними досвідом для того, щоб це впроваджувати в своїй державі. Дуже загально перетлумачу. Pani Oksana, mówię o tym, że oprócz tego, że ma zaszczyt uczyć młodzieży swojego podstawowego przedmiotu, czyli nauki gospodarki, oprócz tego jeszcze uczy praktyk europejskich, licząc na to, że pracowała w jakiej instytucji? Przewodniczącą ukraińskiej delegacji w grupie przy NATO. Przepraszam. I to akurat pokazuje młodzieży różne jakby strony tego życia i oni uczą się i później wrócą do Ukrainy i pomogą odbudować właśnie Ukrainę. Сьогодні українська молодь, вона є на фронті. На жаль, вона так само і гине на фронті, але є та частина, яка посилено вчиться в різних країнах для того, щоб потім повертатися і відбудовувати. Dziś młodzież Ukrainy, duża część przybywa na wojnie, ale są i tacy, którzy teraz uczą się, kształcą się, aby później wrócić do Ukrainy i pomóc Ukrainę odbudować. Наступному тижні я буду мати візит до штаб-квартири НАТО разом з ректором Києво-Могилянської академії, університету Шевченка з Києва, іншими ректорами, де ми будемо говорити про євроатлантичну освіту для молоді, аби швидко реагувати на всі ці виклики. Наступним тижнем пані Оксана ма заплановане спотканні власне в бюрже головним в НАТО з ректорами потужних українських учелень. I właśnie temat tej rozmowy akurat, jak uczyć młodzieży ukraińskiej tych standardów NATO, aby oni później radzili sobie w swoim kraju. І, напевно, я ще тут, якщо можна, пане голово, хочу подякувати, бо це реально сьогодні є мужність, і ваші, і прикордонники, і митники на кордоні з Україною, вони є першими до лінії фронту.
з умовно безпечної сторони України, з безпечної сторони країни, але вони роблять дуже важливу місію. Фітокарантинна служба з точки зору своєї роботи. Я тут хочу їм подякувати і напевно просити в уряду Польщі більшої уваги до них і підтримки, бо вони реально стоять на першій лінії цієї оборони. Це дуже важливо. Pani Oksana, chcę podziękować właśnie służbom mundurowym Straży Granicznej, Służby Celnej, Służbie Weterynaryjnej, ja tak rozumiem, tak. Które pierwsze stoją na linii obrony, pierwsze powiedzmy przy takiej umowno linii wojskowej, bo ich praca naprawdę na tyle ważna, bo od nich zależy, od jakości ich pracy zależy, na ile szybko będzie wymian towarów żywnościowych, ludźmi wymian. Czyli oni naprawdę pracują dużo. Jeszcze raz Pani Oksana, chcę im podziękować i proszę, jakby mieliście taką możliwość, zwrócić na nich większą uwagę z poziomu rządu i trochę ich tak pilnować więcej, tak jakby, nie pilnować w rozumieniu kontroli, a właśnie dopilnować. Бо я працюю на кафедрі зовнішньоекономічної митної діяльності Львівської політехніки, яка готує таких самих спеціалістів, які сьогодні мають забезпечувати критичну інфраструктуру для підтримки економіки наших двох держав і взаємин. Пані Оксана працює акурат в ділі політехніки. Кафедра так само на кафедрі діяльності зовнішньогосподарчої. I właśnie działalności celnej i ona uczy swoich uczniów, studentów tego, aby oni później bronili tej gospodarki, polityki celnej po stronie ukraińskiej i gospodarczej też. I dlatego ona docenia pracę służb polskich i właśnie powtórzy się, dziękuję im. Я абсолютно переконана і вірю, що спільне місцеве самоврядування, співпраця, бо пан Микола, який з вами багато років товаришували і ви робили багато європейських проєктів, а Микола Пасько, колишній голова, а сьогодні солдат Збройних сил України, який переказував вам вітання за цю підтримку і згадував, власне, про ці неймовірні проєкти нормального життя. Також згадую дуже добру співпрацю з паном Мариком Кухцінським, бо Європа Карпат – це якраз було 2014 року перша формальна така, скажімо, система взаємин між країнами Вишеграду, країн Карпатського єврорегіону, які вчилися і шукали можливостей взаємодії і співпраці. І це було важливо і для Угорщини, і для Словаччини, для Польщі, для України, бо, направду, це був формат комунікації, дуже добре злагоджений, який потім дав можливість цієї підтримки і взаємодії. Bardzo Pani Oksana docenia współpracę właśnie na poziomie samorządów. Przypomina jeszcze kiedyś współpracę z byłym przewodniczącym starostą powiatu sokalskiego, paną Mikołą Paską, który teraz jako żołnierz broni naszego państwa. Przypomina współpracę z panem Markiem, przepraszam nazwisko, Kusińskim, przepraszam, z którym jeszcze zaczynali takie współpracę na poziomie czwórki wyszehradzkiej. To były projekty, które pomagały integracji akurat uczenia się jedni od drugich pomiędzy sobą i właśnie to dało takie skutki bardzo pozytywne, no ale w czasie tego życia przed wojną. Szanowni Państwo, nasz czas już powoli dobiegł końca. Kończy nam się czas naszego panelu. Chciałem wszystkim panelistom serdecznie podziękować za udział. Podsumowując, chyba należy stwierdzić, że oby jak najwięcej takich konferencji, wymian doświadczeń, oby ten region Europy Karpat został zauważony w Unii Europejskiej, był bardziej znaczący niż chyba w tej chwili, bo o to też nam wszystkim chodzi. Żeby te nasze działania przyczyniły się do tego, by powstała ta infrastruktura, która nas jeszcze bardziej zbliży do siebie, wymiana kultury, wymiana myśli. Tego sobie wzajemnie życzmy, a ja jeszcze raz Państwu za dzisiejszy udział w panelu dziękuję.